przystępujemy do punktu 4.6. Korekty podziału środków na zadanie powierzone budowa i przebudowa ulic gminy Nowego Świętonie na rok 2012. Jest to projekt uchwały zarządu i na podstawie stosownych paragrafów, paragrafik pierwszy, dokonać korekty środków finansowych na zadaniu powierzonym budowa i przebudowa ulic gminy Nowego Świętonie na rok 2012 w następujący sposób. Dobudowa Nowego Świętonia, kwota 200 tysięcy złotych. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania wykonania oświetlenia z ulicy Gustawa Wójcika 18-100. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania budowy drogi dojazdowej miejsc postojowych 18-100 w rejonym roku 35-41, kwota 39-250. I do tego zadania zostało wprowadzony punkt dofinansowanie zadania prace remontowe z dróg chodników i oświetlenia kwota 32,650. Ta kwota po prostu ostatnia, znaczy kwocie 200 tysięcy złotych. Poza harmonogramem, który był w przetargu, jeszcze jakieś prace zostaną poczynione na ulicy Soczyny, Bankiewicza i Wadowskiej. I tutaj kwoty 200 tysięcy nie zmniejszaliśmy. Wprawdzie po przetargu jest tam kwota 139, ale nie wiadomo ile będzie dodatkowe te prace, które wymienimy. Jest ta kwota 32,650 przeznaczona na zadanie pracy remontowe dróg chodników oświetlenia, co jestem bardzo sceptyczny, że chyba pan prezydent nie puści tego, ale próbować trzeba ratować jakieś te środki będące w dyspozycji Rady Dzielnicy. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budownictwa. Proszę pana przewodniczącego. Komisja Budownictwa poznajmy się z treścią projektu uchwały pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała ten projekt. Otwieram dyskusję. No właśnie się ja mogę, to taka refleksja mi się nasunęła, której właśnie teraz pan przewodniczący mówił, że no rzeczywiście ciekawe, czy pan prezydent w ogóle się zgodzi na przesunięcia, szczególnie teraz, kiedy no wszystko jest jakby wstrzymane i tak naprawdę to żadne środki już nie są realizowane, czy zadania, tak z tej ostatniego jego pisma, które czytaliśmy na każdym posiedzeniu komisji. No ale to no, próbować trzeba, więc jeżeli tylko, chociaż jak mówię, bo wątpię, czy ta uchwała przyniesie oczekiwany skutek dla naszej dzielnicy. No, tak. Próbujcie. Otwieram dyskusję, proszę. Ja mam pytanie. No proszę. Znaczy z tego punktu drugiego opracowanie dokumentacji projektowej zadania oświetlenia ulicy Gustawa Wójcika, to projekt dokumentacji kosztował 18 100. Z tych 50 tysięcy podejrzeń, które tam były wcześniej przeznaczone. I ta dokumentacja jest gotowa już? Tak? No, prawdopodobnie będzie gotowa. Było spotkanie gdzie na ten temat. No nie dawali tam żadnych jakichś wskazań. Przeciwieństwie do, tutaj dzisiaj nieformalnie się dowiedziałem, opracowanie dokumentacji projektowej zadania budowa drogi dojazdowej już w tej chwili wypłacą chyba 32 tysiące, ale to poza formalną, oficjalną drogą, a 7 tysięcy będą chcieli, żebyśmy dołożyli do dokumentacji i dokumentacja będzie gotowa prawdopodobnie na wiosnę. No. Ja mam pytanie drugie, czy ZIKIT nie miał żadnych uwag co do tego, że za 18 100 można zrobić dokumentację? Bo ja wiem, że można zrobić za 50, ale też można zrobić na przykład za 80. No rozstrzygnie dla przetarg i ceny są takie, jakie są i ZIKIT to już
nie miał nic wpływu, bo... Żeby nie było tak, że zbudował autostrad. Żeby nie było tak, zbudował autostrad. Ale się nie wycofują z projektowania. Byliśmy na spotkaniu, tutaj pan Wojnarski i pan radny Jaworski byli na spotkaniu. Póki co to jest to zagrożona dokumentacja budowa drogi dojazdowej. Wykonaliśmy tutaj ustalone odcinka, przynajmniej nie zsygnalizowali. W mojej obserwacji widziałem, że biegali ostatnio od dłuższego czasu, biegają geodeci z palikami i mierzą. To już dobry znak. Może co innego Leszku mierzą. Nie, nie, może na tramwaj puszczą. O, co Państwa dyskusji? Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie.